zastęp rycerski z Chełmna. I tak, łapówka? Nie, to blej, blej dla gospodarza. Dobrze, bo zaraz glejt będzie odczytany, tylko fachowa ekipa musi rozpieczętować. Wszemi wobec wiadomym się czyni, iż śmiałkowie zastępu rycerskiego z Chełmna na piąty turniej rycerski w Chonicach przybyli, by we wszelakich konkursach brać udział. Przepraszam, konkurach. Dlatego sam wolałem się poprawić, a że drugich oczu nie mam, muszę z daleka na to wszystko patrzeć i czytam dalej. Za godne sprawowanie drużyny pieczęcią oraz własnoręcznym podpisem poświadcza Daniel Herbu Nieczuja Dyjak. To on był. Brawa dla nich! Przechodzimy dalej. Zbrojna gwardyja. Jest? Jest. Tutaj jeszcze mam. Golubsko-Toruńskie Bractwo Rycerskie. Drużyna rodowa Morawiec. Czy kogoś pominąłem? I tak, w imieniu gospodarzy Bractwa Rycerskiego Herbu Tur z Chojnic i braci Herbu Gryf chciałem was bardzo serdecznie powitać na piątym turnieju rycerskim w Chojnicach. Brawa dla was! Turnieju rycerskim w Chonicach została odpalona fajka pokoju. A teraz proszę burmistrza o otwarcie turnieju. Burmistrza proszę pana starostę oczywiście i pana posła Leszka Radzińskiego i Milka Janowskiego, więc niech pan i oczywiście ze starostwa jeszcze ma jeszcze państwo później otworzą. Nie ma problemu. Piąty turniej rycerski w Chojnicach uważam za otwarty. Ja chciałbym gości przywitać w sposób bardzo szczególny, bo bez waszej obecności w Grodzie Tura turnieju by nie było. Bardzo dziękuję za to, że przez już kilka lat współpracujemy. Nie zapomnę występów rycerzy zaprzyjaźnionych w Emstetten. To cały czas o tym w tym niemieckim mieście się mówi. Jak przyszło już do spotkania, to nie było z miły. Aż się blachy posypały.
Wielkie brawa dla tych rycerzy. Głowa cały czas na szyi. Miecze całe. Drodzy Państwo, trwają ostatnie przygotowania do tej kolejnej walki. Rycerze mają za sobą pojedynki tego dnia, w związku z tym. W tym przypadku, jeżeli będziemy mieli groty, które nachodzą na siebie, na wniosek sędziego albo zawodnika, możemy groty opuścić, jakby był jakiś taki problem, nie? Jeżeli... drodzy Państwo, mamy tutaj już 10, dwie piątki i ostatni rzut. Ale Marian strzela drugi raz, nie? To jest Marian? 12 punktów Piotr Delong. Tu mamy tak samo 12 punktów, zawodnicy przychodzą dalej, także szykuje się dosyć niezła rywalizacja. Ci, co są wyczytywani dalej, podchodzą, biorą szczyt.